Jan Tarło, herbu topór, był ważną postacią polskiego XVIII wieku. Poświęcona mu książka nosi tytuł Jan Tarło, pierwszy powstaniec Polski. Książka przedstawia Tarłę jako powstańca, ergo osobę, która słusznie rozpoznała sytuację polityczną Polski początków XVIII wieku jako sytuację niewoli i dostosowała do tego sposób działania. Należy dodać, że okładkę i opracowanie graficzne książka zawdzięcza słynnemu duetowi graficznemu Girs Bartsch. Zapraszamy na stronę www.atticus.pl do działów Historia Polski oraz okładki wydawnicze Awangarda.